Arn.eu. Spin-offy Final Fantasy VII mają wśród graczy mieszane opinie. Większość z nich została przyjęta dość chłodno, recenzenci nie byli zgodni w swoich ocenach. No i nic dziwnego, Square postawiło sobie poprzeczkę niezwykle wysoko, próbując wślizgnąć się w buty kultowego oryginału, z jednej strony wypuszczając tonę taniego markowego szajsu na wszelkiej maści konsole, z drugiej pozostając głuchym na prośby graczy o remake oryginalnej gry. Moim ulubionym z pobocznych tytułów pozostaje Crisis Core Final Fantasy VII, wydany w 2008 roku z okazji dziesięciolecia jego protoplasty. Ten action RPG, dostępny wyłącznie na PlayStation Portable, opowiada historię Zaka, jednej z centralnych, choć zmarginalizowanych postaci oryginału i jego roli w wydarzeniach, których kulminacyjnym punktem jest początek Finala VII. W skrócie, jest to prequel. Gra rozpoczyna się w momencie, gdy świeżo upieczony rekrut, wspomniany wcześniej Zack Fair, zostaje wysłany na inauguracyjną misję w organizacji Shinra. Jako członek elitarnej jednostki Soldier staje się dziwną mieszanką szpiega, żołnierza i chłopca na posyłki. Jednocześnie dowiadujemy się, że szeregi tej organizacji drąży dziwna fala masowej dezercji, w wyniku której dziesiątki żołdaków staje po stronie wroga. Jak to zwykle w JRPG-ach bywa, dzięki setkom zwrotów akcji szybko przekonujemy się, że prawda leży gdzieś po środku, czarne jest białe, białe jest czarne, a do końca gry sami nie będziemy pewni, co właśnie ogrywamy. I fajnie, taki urok tych tytułów. Używam stwierdzenia JRPG, chociaż powinniście je traktować z przymrużeniem oka. Tak, to japońska gra i tak jest grą roleplaying, ale system rozgrywki zaimplementowany w grze niczym nie przypomina tych znanych z poprzednich części. Walkę nakręca aktywny system bitwy napędzany przez limity Digital, Mind Wave i Emotion Gauge, które dzięki jednorękiemu bandycie w fazie modułowania, zwanej również Limit Verge, pozwalają na status buffowanie i maksymalizowanie obrażeń. Po polsku bijemy wrogów naciskając krzyżyk. Jednoręki bandyta w rogu ekranu reprezentuje nasze emocje i automatycznie i dość losowo aktywuje modyfikatory, poczynając od maleńkich, jak boost do statystyk, do ulubieńców serii, zadających kosmiczne obrażenia limit breaków i summonów. Skoro już jesteśmy przy animacjach, to filmowe przerywniki zasługują na pochwałę. Przygotowano je z najwyższą starannością, z której znane jest Square. Towarzyszą nam one nie tylko w ramach opowiadania historii. Pojawiają się też przy okazji ataków samonów i innych pobocznych aspektów systemu walki. Ponieważ jest to gra na urządzenia przenośne, twórcy zdawali sobie sprawę z tego, że nie zawsze będziemy mieć czas na dłuższe sesje. W menu gry możemy więc wybrać niezależne od fabuły misje. Te są zazwyczaj krótkimi, parominutowymi przerywnikami od kampanii składającymi się zwykle z prostego siekania wrogów. Pierwsze są banalne. Przy najtrudniejszych będziemy rwać sobie włosy z głowy, ale warto, bo część z nich da nam przydatne przedmioty za ich ukończenie. Jeżeli Square zdecyduje się jednak kiedyś na remake Final Fantasy VII, to na kolanach błagam, zaimplementujcie funkcję Materia Fusion, która pojawiła się w Crisis Core. Skonfundowani? Spokojnie, już wyjaśniam. W świecie Finala VII magia czerpana jest z materii, kolorowych kuleczek ze skrystalizowanej esencji planety. Podobnie jak bohaterowie, materie zyskują poziomy doświadczenia i stają się silniejsze. Spin-off wprowadził do tego równania możliwość mieszania ich ze sobą, by tworzyć jeszcze lepsze zaklęcia i poprawiać ich wydajność. A że do dyspozycji mamy dziesiątki różnych rodzajów materii, a każdy z nich może potencjalnie różnić się osiągami, otrzymujemy zaskakująco głęboki mechanizm wytwarzania nowych przedmiotów. Na deser zostawiłem sobie porcję ochów i achów na oprawę audiowizualną. PSP ma już swoje lata, to prawda, ale Crisis Core wyciska z konsolki siódme poty. Gra prezentuje się znakomicie nie tylko w prerenderowanych cutscenkach, ale też podczas samej rozgrywki. Modele postaci są szczegółowe i w typowo japońskim stylu oddają emocje z pomocą przerysowanej gestykulacji. Lokacje, choć często zamknięte i liniowe do bólu, są różnorodne, chociaż sposób triggerowania się na nich losowych walk potrafił doprowadzić do szaleństwa. Na szczęście za pomocą pewnego triku, czyli biegania przy samej krawędzi ekranu, dało się uniknąć dużej części z nich, bo te aktywowały się zazwyczaj na środku obszarów. No i muza.
po prostu miodna, skomponowana w dużej części przez duet Ishimoto Toyama z domieszką remiksów Nobuo Uematsu, weterana ścieżek dźwiękowych do finali. Prócz standardowego wydania, Crisis Core wypuszczony został również w postaci edycji kolekcjonerskiej składającej się z gry na płycie UMD i artbooka w twardej oprawie. Mam wrażenie, że duża część krytyki tej perełki bierze się z faktu, że gracze spodziewali się prostego prequelu w stylu oryginalnego Final Fantasy VII. Nic dziwnego więc, że tak bardzo im się nie podobała. Crisis Core próbuje być unikatowy, inny i odcinać się trochę od utartych schematów głównej serii. Jedni go za to pokochają, pozostali z tego samego powodu odłożą go na półkę. Mnie grało się przednio.